Czy są jakieś bursztyny tutaj przy ruskiej granicy? To widać blisko granica. W tym miejscu, dokładnie w tym miejscu. No pokażę, czy coś jest. Jakieś drobiazgi są, pokażę. Trochę jest, no nie, takie kamyki. No nie jest tego dużo. Są nawet, jak na kamyki, to nawet. Bywały mniejsze. No i co? Trochę się tutaj pobawię. Że tak powiem, dla zabawy. Tam jakby się przejść za tym płotem, no nie? Tam mało ludzi chodzi. No, to może coś tam by było, ale nie będę tam chodził niestety. Więc kończę ten materiał widokiem na te tak zwane śmieci morskie. To jeszcze czasami chciałbym tak na żywo może jeszcze coś znaleźć. No ale powiem, że tak często to nie wyrzuca. No miałem kończyć to. To kończę. Tyle znalazłem do tej pory. To znaczy w drodze do granicy. Są trochę większe. Tak dla porównania dodam tutaj złotówkę, żeby pokazać wielkość orientacyjnie tych bursztynów. No, nie są to jakieś giganty, ale tak jak na amatorskie poszukiwania pod koniec czerwca, no to nie jest to tak bardzo źle. Nie spodziewałem się nawet, bo po prostu szedłem do granicy. Jak coś znajdę jeszcze więcej, to zrobię dogrywkę. Bo w drodze powrotnej być może też trochę tych bursztynów wyrzuci w tych miejscach. Taka dogrywka.